To są członkowie Stowarzyszenia Polonijnego w Nadadanie, który się nazywa Polonia. Polonia Republiki Hakasy. Większość z nas zapewne nie orientuje się nawet, gdzie to jest. Powiedzieli mi, że to jest 1000 kilometrów za Irkuckiem. Czyli gdzieś tak 7000, prawda? Mniej. Pociągiem mniej. Pan ma takie rysy, że pan chyba wie lepiej. Pan ma takie rysy, które pokazują, że pan zna tamte tereny dobrze. Proszę państwa, spośród naszej widowni chcę wyróżnić jedną osobę. To jest już dwukrotny ambasador Wielkiej Brytanii w Warszawie, pan Robin Barnett, którego szalenie... Panie ambasadorze, niech się pan pokaże naszym przyjaciołom. To, że pan przyszedł na to skromne spotkanie, dowodzi tego, że pan może trochę lubi Polskę. Myślę, że trochę lubi, dlatego że nauczył się po polsku, słuchajcie państwo. I tak jak miałam okazję z nim rozmawiać, to naprawdę dużo wie o Polsce. I dlatego tak chcę pana wyróżnić, bo pamiętam to wszystko, co pan robił dla polskich weteranów, którzy jeszcze wtedy żyli, kiedy pan tutaj pełnił swoją misję. Pan był także ambasadorem w stanie wojennym, słuchajcie, więc to w ogóle osoba, która powinna napisać jakąś bardzo dużą książkę na ten temat. No nie siedział w kącie, tylko poznawał Polskę. Proszę państwa, chcę bardzo serdecznie powitać osobę, która spowodowała to dzisiejsze wydarzenie. To jest pan Sergiusz Leończyk, pan profesor Sergiusz Leończyk. Jest repatriantem z Hakasji, od kilku lat mieszka w Polsce, jest profesorem Uniwersytetu w Siedlcach i autorem bardzo wyjątkowych opracowań na temat właśnie kraju swojego pochodzenia, czy miejsca swojego pochodzenia, bo jest to miejscowość, w której bardzo wielu Polaków osiedliło się przed laty dobrowolnie, w końcu XIX wieku. Bardzo niewielu ludzi o tym wie, a pan profesor napisał kilka książek na ten temat. One są tam dostępne. Jeśli kogoś to zainteresuje, to serdecznie zapraszam. Pan profesor Sergiusz Leończyk jest również twórcą tego zespołu, który powstał 25 lat temu. I także ogromną działalność polonijną tam prowadzi. Łącznie z organizacją nauczania języka polskiego. No i jak państwo widzą, nie zapomina o swoich tam pozostałych rodakach, tylko co i raz organizuje jakieś wyprawy do Polski dla nich. To jest ogromnie cenne i ogromnie to szanujemy. Pan profesor dzisiaj poprowadzi ten koncert. Zapraszam serdecznie, panie profesorze, do mikrofonu. Szanowni państwo, drodzy rodacy, serdecznie witam w Domu Polonii w imieniu naszego zespołu Krakowiacy, zespołu Syberyjski Krakowiek. Grupa Krakowiacy to jest grupa wokalna taneczna, natomiast Syberyjski Krakowiek został założony w 1997 roku i mamy tutaj jedną z założycieli z tego zespołu, panią Julię Skidan. Proszę się pokazać, pani Julię. Też wypatrywanka, która mieszka w Warszawie. Natomiast zespół dalej prowadzimy. Jest szkoła języka polskiego. Oprócz tego są zespoły takie jak Czerwone Jagody w Mielnosińsku. Jeszcze sporo innych zespołów na terenie Syberii. Braliśmy udział w 25. jubiliuszowym festiwalu kultury kresowej w Mrągowie. To już był nasz trzeci raz. Syberyjski Krakowiek, Syberyjski Krakowiacik brali udział, te zespoły brali udział w tym festiwalu, a już w jubiliuszowym grupa Krakowiacy. Chciałbym powiedzieć, że wracając z Mrągowa, chcieliśmy zobaczyć naszą Warszawę piękną
i o tym będzie też w naszych występach, więc nie będę długo gadał, ponieważ będę jeszcze mówił o naszej Polonii, o naszych kontaktach z macierzą i zapraszam zespół Syberyjski Krakowiak, rozpocznie od tańca Kujawiek z Oberkiem.